Dobra, zostawimy tę kominę. Zagadka się rozwiązała. Szkoda, że nie dało się wejść do tych kanałów pod spodem, ale trudno. Idziemy teraz do kwasowni, już nie będziemy przechodzić przez te budynki wszystkie, tylko pójdziemy drogą. Nie marnuj koordynaty tej akumulatorów. Ja nagrywam, będę jeszcze to nagrywał ten. Warunki spartańskie, przyjechaliśmy po motocyklem. Kilka takich obiektów obejrzymy. Zwijamy się stąd, jedziemy na fabrykę prochu. Tak więc się trzeba uwijać, bo zaraz ktoś padnie na pomysł, że trzeba to rozebrać, komuś zagraża. Albo wprowadzą komerchę taką jak na MRU i nigdzie nie będzie można wejść. Tak więc zwiedzajcie, co zwiedzicie, to wasze. Dobra, pójdziemy tą drogą. To jest niby piach, ale to wszystko są płyty jeszcze układane za Hitlera. Tu jest twardo, tak jak tu. Pełno jest na tej fabryce właśnie takich dróg. Dobra, jak już będę wychodził, to się odezwę. To jest koniec tej ulicy. Tam są kominy. Dodali o tej pierwszej elektrowni. Elektrociepowi. To jest ta droga, co żeśmy zaczęli iść. Tu jest praktycznie koniec tej drogi. Ale tu żeśmy zobaczyli, jakieś obiekty są w lesie, których nie widać z tamtej drogi. Pojedziemy je zobaczyć. Co to jest? Tu jest jeden. Tam jest drugi. Tu są. Wygląda jak miejsce na kolejkę albo drogę. Zaraz się tam bardziej kolejkę. To gdzieś prowadziło. Albo jakieś rurociągi, albo coś innego. Wytrasowane w lesie nienaturalnie. Zwiedzimy ten pierwszy. Co to jest? Można spacerować. Las jest przerzedzony. Jak widać. To już widziałem z obiektów niemieckich. Wygląda to jak stacja transformatorowa. A tu stały transformatory. O, ja nie zasłoniłem przed, ale tak wygląda to jak stacja transformatorowa. Podobne obiekty były w Wilczym Chrzańcu, w Mamerkach. Tylko ten jest dodatkowo osłonięty z tej strony. Zakaz wstępu grozi śmiercią lub kalectwem. Deszcz zaczyna lać, trzeba uciekać. Idziemy do drugiego obiektu. Tam. Jak będziemy, to włączymy. No, żeśmy dotarli do tego, nie bardzo wiadomo, co to jest. To jest gruzowisko, zniszczony jakiś obiekt. Nie wiadomo do końca, co to jest. Jakaś wanna wymurowana.
jeszcze jakieś zbiorniki kanały. Nie wiadomo, co to jest. O. Ciekawe. Później sprawdzę na mapie, co to było. Kilka z tych wagon. 1, 2, 4, 5, 6. 6 sztuk. Proszę, tam do końca wiesz, zaczyna lać. Się połamał. Widać, że to wszystko trzymają druty. Tu jakbyśmy szli w tej transformatorowni, która jest tam, zobaczyliśmy następny jakiś obiekt, który jest tam. Podpisane? Tak, Hala Holendrów. Nie wiem, kto to usponsorował, te tablice. Nie wiem, czy nadleśnictwo, ale ktokolwiek to zrobił, to 6 z plusem. Naprawdę chwali się takie rzeczy. Chwali się takie rzeczy. Idziemy do tego drugiego budynku, musimy oszczędzać kamerę. Doszliśmy. Tu jest droga, spód. Więc pewnie na końcu też coś jest. Jest takie coś. Są takie drewniane. A chyba dla niej to jest napiw. Wizerunkiem nietoperza zbytych. Już widzę na którymś obiekcie. Zobaczymy, co to jest, jak to wygląda. Uwaga, Karolina! Głębsze niż wyższe. No. Co to jest? Podziemia. Oczywiście podziemia muszą być zwiedzone. Można na wieżę nie wyjść, na komin nie wyjść, ale do podziemi to trzeba wejść. O, tu jest wyjście. Tu jest wyjście wyżej. Tu są jakieś wanny następne. Dziura. Wygląda jak wielka studnia. I głęboka. Podzielona na pół. Widziałem takie rzeczy jako klatki schodowe i kanały wentylacyjne. Ale to może być do czegoś innego. Las pełen atrakcji. Dobra, Kalwina, co wybijamy z latarkami? Dobra, odpinamy latarkę. No, wcześniej powiedziałem o tej latarce Sofrin, ale ja to jej tylko ją pochwaliłem, bo użytkuję i się sprawdziła. Niech mi za to nic nie dał. A mógłby dać. Jesteśmy pod spodem. A
widziałeś jakąś tablicę? Gdzie, nie. Co to jest? Nie. Trzeba wejść dookoła, na pewno gdzieś jest. Tak? To jeszcze idę na górę. Spróbujemy naokoło. Ja obejdę. Tak? Klatka zewnętrzna. I co, nie ma? O, wizerunek Marilyn Mansona. O, jaki ładny. Nawet nie musiałby być podpisany. Jacy zdolni ludzie przychodzą na urbex. Dobra. Idziemy dalej szukać czegoś. Halina, no i co to jest? Dzisiaj 29. Słuchaj, chodź do tej kwaszowni tam i zrobimy jeszcze tą oczyszczalnię. Dobra, tu jest jakaś druga, ona gdzieś na pewno prowadzi. Tam jest też takie skrzyżowanie, a tam już będziemy się poruszać inaczej. Dobra, ten budynek mamy zrobiony, to wybijamy się w tamtym kierunku. Idziemy na kwaszownię i na oczyszczalnię stąd. Później może w jakichś napisach albo w czymś dodam, jak mi się uda ustalić co to było.